Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Mazowsze Powiat Płock. Dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniu, które już niebawem, a mianowicie o dożynkach powiatu płockiego, które w tym roku odbędą się w Brudzeniu Dużym. Moim i Państwa gościem jest wicestarosta pani Iwona Sierocka oraz przewodniczący Rady Powiatu Płockiego pan Lech Dąbrowski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor, witamy wszystkich przed telewizorami. W tym roku dożynki odbędą się w gminie Brudzeń Duży 25 sierpnia, czyli już niebawem. Zacznijmy troszeczkę od początku. Jaka jest idea dożynek? No bo nie ukrywajmy, to jest zwieńczenie pracy rolników. Dożynki to święto dziękczynienia, to jest święto radosne i wiąże się z tym, że kiedyś w Polsce, na świecie brakowało chleba ludziom. Jeżeli Bóg dał dobry urodzaj i tego chleba było dużo, więc była radość. I ta radość po prostu była okazywana w święcie dożynkowym, w obrzędzie dożynkowym, przekazywanie tego chleba tym rządzącym, którzy ten chleb dzielą, którzy mają dzielić ten chleb sprawiedliwie. Z tego się bierze tradycja dożynek, ale także bierze się stąd, że rolnik jest zawsze związany z ziemią, z religią i z tradycją. I te trzy filary po prostu na wsi się ciągle są aktualne i stąd się biorą dożynki. My jesteśmy jako rolnicy, bo ja jestem też rolnikiem, tradycjonaliści. Jesteśmy ludzie przywiązani do tego, jaki kierunek wyznaczyły nam poprzednie pokolenia i raczej ten kierunek staramy się utrzymać. Święto plonów, czyli dożynki, w tym roku, tak jak już wcześniej wspomniałam, 25 sierpnia w Brudzeniu Dużym. O której godzinie zapraszamy gości? Czy rozpoczynamy tradycyjnie mszą świętą w miejscowym kościele? Oczywiście, że rozpoczynamy mszą świętą, inaczej nie mogłyby się odbyć dożynki. Dożynki rozpoczynamy o godzinie 11, mszą świętą w kościele w Bątkowie Kościelnym. Później wszystkich zapraszamy na przemarsz korowodu wraz z orkiestrą Dentą z Sobowa, która będzie prowadziła na boisko szkolne do Brudzenia Dużego. Tam rozpoczną się główne uroczystości, obrzędy dożynkowe, przemówienia, wręczenia, odznaczeń, ale również później będzie wiele imprez towarzyszących, także każda osoba, nie tylko rolnik, ale także i dzieci małe, już te najmniejsze, serdecznie zapraszamy, bo organizatorzy, zarówno powiat płocki, jak i gmina Brudzeń Duży, przygotowała mnóstwo atrakcji dla wszystkich, którzy przybędą w ten dzień i zechcą spędzić w przepięknej gminie Brudzeń. No właśnie, w tym roku podczas wydarzenia odbędzie się wręczenie odznaczeń. Kto zostanie wyróżniony? Przygotowaliśmy kilka odznaczeń dla rolników przede wszystkim, dla tych, którzy po prostu zajmują się produkcją na roli. W związku z tym będą odznaczenia zasłużone dla powiatu płockiego, najlepsi rolnicy, ale także resortowe odznaczenia ministra rolnictwa. Jest to tradycja coroczna i w ten sposób uhonorowujemy najlepszych rolników, chociaż jest ich dużo, ale staramy się chociaż kilku symbolicznie co roku odznaczyć. Dlaczego akurat dożynki w tym roku w Brudzeniu Dużym? Jak wygląda wybór wsi, miejscowości, miejsca, w którym mają się odbyć dożynki? Brudzeń jest tą gminą, gdzie jest bardzo silne rolnictwo. Oprócz pięknej gminy, która jest agroturystyczna, taka bardziej, gdzie jest dużo przyrody, gdzie jest park krajoznawczy, jest też bardzo silne rolnictwo, są dobrzy rolnicy. I właśnie w tych miejscach, gdzie jest wola ze strony samorządu, staramy się tych rolników najlepszych zawsze uhonorować. Co roku dożynki odbywają się w innym miejscu. Czy w ten sposób chcecie Państwo docenić daną wieś, żeby każda czuła się wyróżniona? Tak, powiat płocki jest bardzo dużym powiatem, skupia 15 gmin i nie ma możliwości, żeby co roku w jednej gminie tylko odbywały się dożynki, a inne gminy były pokrzywdzone. Są to dożynki powiatowe, skupiające ludzi, mieszkańców naszego powiatu, więc co roku staramy się wybierać inną gminę. Oczywiście, tak jak powiedział pan przewodniczący, współpracujemy z samorządami i też czekamy na
oferty i zaproszenia od samorządów, żeby w danym roku, w danej gminie zorganizować. Były już i w Drobinie, i w Gąbinie w ostatnim czasie, a w tym roku w przepięknej, malowniczej gminie Brudzeń Duży. Warto też powiedzieć, że w programie są zawarte konkursy, a jednym z najważniejszych jest konkurs kół gospodyń wiejskich. Na czym on będzie polegał? No i o co będą walczyć panie? Koła gospodyń wiejskich w ostatnich latach bardzo dużo się reaktywowało, ponieważ był już taki czas, kiedy te koła były nieaktywne. W chwili obecnej są bardzo aktywne. W powiecie płockim jest ich bardzo dużo. W różnych gminach mogą korzystać z różnych także konkursów, grantów, w tym także grantów i konkursów organizowanych przez powiat płocki. I w tym roku dodatkowo właśnie organizatorzy dożynek wymyśliliśmy konkurs dla kół gospodyń wiejskich, aby przygotowały potrawy w trzech kategoriach. Przystawka, danie główne oraz deser. I oczywiście będzie jury, które będzie wybierało najlepszą potrawę. I bardzo zachęcam wszystkie koła gospodyń wiejskich do wzięcia udziału w tym konkursie, dlatego że są bardzo cenne nagrody, które na pewno przydadzą się później tym wszystkim paniom, które są w kołach, do robienia kolejnych wspaniałych imprez i kolejnych wspaniałych, smakowitych potraw. Warto również powiedzieć, co w programie się znajdzie, jeżeli chodzi o występy artystyczne. Kto zagości na tegorocznej scenie w Brudzeniu Dużym? Na tegorocznych dożynkach w Brudzeniu Dużym zagości znany zespół argentyński, który będzie przez półtorej godziny umilał czas na scenie wszystkim gościom. Będzie tańczył i śpiewał, ale szczególnie tańczył tanga argentyńskie. Ten zespół jest porównywany tam w Argentynie z polskim zespołem Mazowsze, więc myślę, że bardzo warto się tutaj wybrać do Brudzenia Dużego, żeby zobaczyć. Mieliśmy to szczęście, ponieważ przyjechał ten zespół na Wistula Folk Festival i mogliśmy podpisać umowę i wynająć, a później będzie zespół Disco Polo, który od lat tutaj śpiewa, Top One. Myślę, że większość osób ten zespół zna, ale będą także wokaliści, pan Łukasz Pawlikowski i pan Piotr Kwiatkowski oraz Łukasz Marcinkowski. Jeden z tych panów jest mieszkańcem właśnie z gminy Brudzeń Duży i także przed Państwem wystąpi, ale nie zabraknie, Szanowni Państwo, dobrej zabawy już później przy muzyce, przy zespole Fantastic, a będziemy się bawić do około godziny 24 w zabawie tanecznej. I tego Państwa zapraszamy na tą zabawę i to Państwu oferujemy. Czyli jak najbardziej można przewidzieć imprezę i zabawę taneczną. Tak, ale oczywiście nie zabraknie również dla naszych malutkich pociech, dzieci, które już poruszają się, chodzą, będą zjeżdżalnie dmuchane, będą waty cukrowe i wszelkie rodzaju kramek, tu na których będzie można wszystko kupić, ale także skorzystać za darmo z tych zjeżdżalni, tak aby nasze malutkie pociechy były bardzo zadowolone i także pobawiły się na dożynkach powiatowych w Brudzeniu Dużym, ale także, żeby już zaczęły tą kulturę dożynkową i już od maleńkości, żeby miały wpajane, że to jest właśnie dożynki, zwieńczenie pracy rolnika. Czyli na tegorocznych dożynkach dla najmłodszych jak najbardziej moc atrakcji zapewniona. Tak. Jeżeli chodzi imprezy towarzyszące, które zostały zorganizowane w tym roku, bo po części, że tak powiem, oficjalną, główny program mamy omówiony, a jakie imprezy towarzyszące będą? Co będzie można zobaczyć, zwiedzić, posmakować, bo na pewno wystawców tamtejszych nie zabraknie.
Oczywiście będą stoiska wszystkich instytucji, jak i firm związanych z rolnictwem. Będzie można dowiedzieć się również z przepisów prawa, takich jak KRUS, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale także firm, które będą prezentowały rolnicze maszyny, rolnicze nawozy i innego typu rzeczy dla rolników. Także tego nie zabraknie, ale nie zabraknie jednego. Nie zabraknie dobrych ciast, dobrego jedzenia na stoiskach sołeckich, które są zorganizowane i będą te sołectwa się wystawiały. Tam będzie można skosztować, spróbować regionalnych potraw za darmo i na to serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników dożynek. Jeżeli chodzi jeszcze o dożynki, o święto plonów, do porównywania tego, jak było kiedyś, jak jest dziś, czy to rolnictwo faktycznie tak bardzo się różni do tego, jak ono wyglądało kiedyś, a jak jest teraz? Tak, oczywiście rolnictwo się bardzo szybko zmieniło, przede wszystkim po wejściu do Unii Europejskiej. Jest to skok cywilizacyjny, ponieważ środki unijne, które Polska w akcesji z Unią Europejską otrzymała, bardzo dały taki impuls rozwojowy dla rolnictwa. Potrafiono wykorzystać te środki. Polscy rolnicy są ludźmi pragmatycznymi. Potrafią po prostu kreatywnie wykorzystać swoje możliwości. I polskie rolnictwo się zmieniło bardzo szybko. To już nie jest to, co kiedyś chłopa kojarzono z furmanką, z koniem. Natomiast w tej chwili są nowoczesne maszyny, nowoczesne ciągniki, inteligentne maszyny. I tutaj sam rolnik się zmienił, ponieważ rolnik musi być w tej chwili bardzo wykwalifikowanym człowiekiem, który potrafi komputery i te maszyny wszystkie obsługiwać. To nie jest tak, że wziął bat i lejce. Teraz musi po prostu być specjalistą. Jest to bardzo duży skok cywilizacyjny tych ludzi. Oni w tej chwili czują się menadżerami w swoich gospodarstwach, ale także oni znają swoją wartość i oni po prostu na rynku, nawet poza gospodarstwem, poradziliby sobie w każdej sytuacji. Więc zależy nam na tym, żeby ci rolnicy uprawiali tę glebę, żeby chleba nam nigdy nie zabrakło, a także chcemy, żeby ta praca ich była doceniana, bo status rolnika w tej chwili już jest jako zawód bardzo wysoki. Czy dzięki tym modernizacjom, wprowadzeniu unowocześnień, rzeczywiście rolnictwo poszło do przodu? Tak, mamy bardzo zdrową żywność, bardzo ekologicznie potrafimy produkować. Mimo zastosowania środków chemicznych jesteśmy w stanie robić monitoring, jesteśmy w stanie zastosować te środki z taką wiedzą, że one nie pozostają w owocach, w warzywach, w produktach rolniczych. Więc są bezpieczne dla rolnictwa, a jednocześnie wysokiej jakości. I konkurujemy na wszystkich rynkach światowych. Praktycznie tam, gdzie polska żywność się pokazuje, to przed nami inni producenci czują oddech. Więc nasze jabłka, nasze warzywa w tej chwili są bardzo cenione we wszystkich krajach. Dziękuję bardzo Państwu za rozmowę i za przybycie do studia. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy Państwa na dożynki. 25 sierpnia, w najbliższą niedzielę, godzina 11, wątkowo-kościelne, msza święta, a później korowodem przemarsz do szkoły w Brudzeniu. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejnego gościa w programie Mazowsze Powiat Płock.